Co dwa lata zespół pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej zaprasza na karnawał z folklorem. Rozpoczynamy i zakończymy dzisiejszy koncert suitami tańców cieszyńskich. W środku oczywiście znajdą się różne regiony naszego kraju. Będzie Łowicz, będzie Lublin, będzie Sącz, nie zabraknie krakowiaków, ale też oczywiście nie zabraknie naszego Beskidu Śląskiego. Łącznie na scenie zaprezentowało się blisko 100 osób. To jednak nie wszyscy członkowie zespołu, który obecnie liczy około 250 osób. W ostatnim czasie znacznie odmłodził się skład grupy, na co zwraca uwagę Karolina Mały-Sztulec, dyrektor zespołu pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej. Od kilku lat przyjęliśmy taką troszkę technikę, że przejmujemy do grupy dorosłej tancerzy, których wychowujemy w dziecięcym zespole. Dlatego kładziemy ogromny nacisk w rozwój dziecięcego zespołu pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej, grup dziecięcych, żebyśmy po prostu mieli na rybek już do dorosłego zespołu. I przyznam szczerze, że od 5 lat ten mechanizm sprawdza się idealnie i w chwili obecnej w teatrze można podziwiać podczas tego koncertu 90% to są wychowankowie dziecięcego zespołu. Karnawał z folklorem to nie tylko taniec i muzyka, ale również kolorowe, rzucające się w oczy stroje. W chwili obecnej zespół liczy strojów przynajmniej 12 regionów polskich, 10-parowych, więc mamy się czym pochwalić, mamy się czym szczycić. No na dzisiaj choćby podczas koncertu wystąpi 8 różnych regionów, będzie pokazanych przez tancerzy, więc mamy bogactwo dosyć ogromne w strojach, które oczywiście też trzeba przygotować do koncertu. Karnawał z folklorem będzie można zobaczyć w Cieszyńskim Teatrze również dziś, 23 lutego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.